moi kochani, z tej strony zawsze Oki, a dziś przetestuję aktywatory do slime, które to wy poleciliście mi ostatnio w komentarzach. I będzie to spirytus salicylowy, bardzo często o nim pisaliście. Będzie u mnie jako, że tak powiem, płyn do odkażania ran służy octenisept. Oraz jest płyn do demakijażu, aktualnie używam ten, więc te trzy składniki dziś połączymy z klejem i sprawdzimy, czy wyjdzie slime. Koniecznie zostawiajcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję na tym kanale, a my zabieramy się za test. Mam tutaj trzy oto takie aktywatory, marki zostały wybrane przypadkiem, po prostu wzięłam te, co miałam w domu. Zacznę od najmniejszego, a skończę na największym. Jestem bardzo ciekawa, czy który z tych aktywatorów, a raczej czy który z tych produktów sprawdzi się jako aktywator. Wszystko będę robić na tym kleju przezroczystym, nie będziemy używać jakiejś ogromnej ilości kleju, żeby nie zmarnować, bo nie wiemy, czy nam coś dzisiaj wyjdzie, więc zabieramy się do pracy. Pierwsze co, to nalewam klej do pojemniczka. Jest go mniej więcej taka ilość, możecie tego nie widzieć, ale staram się po prostu nie zmarnować kleju, a sprawdzić, czy wyjdzie z tego slime, więc jeżeli coś się uda, to na pewno w przyszłości zrobimy o wiele większe. I teraz używam octenisept. Słuchajcie, on jest tutaj, zobaczcie jaką on ma końcówkę, taki spray, więc będziemy psikać aż do woli. Zrobię na razie może 4 psiknięcia. Okej. Biorę łyżkę i sprawdzamy. Chyba jeszcze troszeczkę potrzeba, ale nie czuję żadnego oporu pod łyżeczką, więc martwi mnie, że z tego nic nie wyjdzie, ponieważ octenisept unosi się na kleju, nie wchłania się. Więc... Dobra, dałam tego więcej. Ale już po takiej ilości coś by wyszło. Ale tak jak widzicie, nic się nie dzieje. Jeżeli macie jakieś super przepisy na slime, koniecznie dajcie mi znać. Tutaj nic nam się nie udało, więc przechodzimy do kolejnego eksperymentu. Następny będzie spirytus salicylowy i dodaję pierwsze co troszeczkę kleju tutaj. I teraz bardzo mało go postaram się dodać, bo to jednak jest... Dobra, tyle. Idealnie. Ten tak jakby aktywator również unosi się na kleju. I również zauważam od razu, że nic się nie dzieje. Ojeju, już dwa aktywatory przetestowane nie działają. Więc jeszcze dodam troszeczkę. Spirytus salicylowy ma to do siebie, że bardzo intensywnie pachnie, więc zamykam go szybko tutaj. Dobrze, ok. On powoduje, że rozpuszcza nam klej i paruje, czyli robi się go o wiele mniejsza ilość. Rozwadnia się aktualnie. No jest tego kleju tutaj mniej. Wiem, że tego teraz nie zauważycie, ale jest mniej tego kleju i jest on w powietrzu, czyli może być to niebezpieczne chemicznie i otwierajcie okna, jeżeli chcecie eksperymentować, ale może tego lepiej nie róbcie. I jako ostatni leci płyn do demakijażu. Bardzo wiele osób mi go polecało, może nie konkretnie ten, ale po prostu pisaliście płyn do demakijażu, płyn micelarny, więc wykorzystamy go dziś w tym odcineczku. Może tu się uda. Bardzo bym chciała, żeby chociaż któryś z tych aktywatorów po prostu wyszedł i pomógł nam robić coraz lepsze slime, coraz lepsze konsystencje. Dobra, tyle tego tutaj starczy. Ja otwieram i daję po prostu bardzo płaską łyżeczkę, ale podejrzewam, że dodam więcej, bo kleju tutaj jest więcej. Nic się nie dzieje aktualnie, ale dobra, dodam tego więcej, ponieważ jeżeli dodajemy jakiegoś za dużo aktywatora, który działa, to automatycznie slime się zrobi nam twardy. A tutaj tak jakby chciałoby się coś wydarzyć, ale bardziej tak jakby coś w kierunku water slime, no jednak musiałaby tu być dodana
soda, żeby coś się wydarzyło, ale uwierzcie mi, że z samej sody też wyjdzie nam slime. No nie, jednak nie, jednak nic się nie dzieje, jednak te warstwy po prostu musiały się połączyć i siłą rzeczy żaden aktywator nie wyszedł. Będzie mi miło, jak podzielicie się jakimiś sprawdzonymi pomysłami, ale niestety te aktywatory, które zostały zaproponowane przez Was, nie działają, więc lecimy dalej w poszukiwaniach, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, cześć kochani, pa!